Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Witamy i ten ogółem tam sorry za ostatnio taką słabą jakość na filmach, ale coś się z OBS-em mi popsuło i ten i no i musiałem poprawić dzisiaj na nowej jakości, zobaczymy co to będzie i w ogóle dzięki tam Rolniczek za podesłanie ustawień. No jesteśmy na sklepie, bo kupujemy case'a, jednak nie kupujemy tej ładowareczki, bo tak lipnie trochę się nią by nam zbierało, bo ona jest taka skrętna i w ogóle. Ej, szerokie z obciążnikami weźmiemy chyba, nie? No, 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 Ile no, ku nimi no. bierzemy, bo i tak na razie byśmy nie wykorzystali tej mocy całej, nie? To nie wiem, weź na razie tak nie wiem. Ile tam jest? 150? 145 jest na początek. No to weź tyle. Dobra. Bo akurat to do pługa też będzie, nie? Jo, bo pług nam przyszedł ogółem. A, Przyszedł. maszynka. Ej, dobra, tura tego długiego, żeby sięgnął nam tam. Kolor onyksa weźmiemy. Dobra, podpinaj Miki, tam już tura. I widły z gospodarki sobie jeszcze weźmiesz, a łyżkę kupię tutaj. Dobra. Dobra, łyżkę taką szarą weźmiemy. Dobra, weź no, wsiądź i wysiądź. Ogółem tu przyczepa sąsiada stoi, bo na serwisie coś tu była z hamulcami i się załatwiliśmy, żeby do balotów, a Miki jedzie dzisiaj baloty zbierać. No, niestety ciągnie na kredyt, ale spokojnie, 30 się sprzeda i będzie. Ta akurat. No, co mamy tu jeszcze? O, pokażę wam, jaką bramę nam przywieźli ładną z huty. Taką bramę nam przywieźli, o. I płot z klinkieru tu doszedł. Tu kostkę wyłożyliśmy, tu krawężniki, ładnie, elegancko. Ej, widły do balotów to są ten, tu w tej ścielarce. Tu obciążnik taki do zetora, właśnie do pługa. No, pług, Wiem, czwórka, gamasza czaję. na zabezpieczeniach hydraulicznych. I jeszcze na testy przyjechał do nas New Holland TC590, a tu jeszcze płot doszedł i bramka taka, a tam taki trigger do robienia, no, do przerabiania ogółem wszystkiego. Taki No. wiarasz trochę. No, taki do przerabiania po prostu. Jak będziemy coś potrzebowali, tam będzie ten case będzie tuningowany w nim. No, Mikołaj, jakbyś mnie puścił, to by było gitara. Bo ja lecę dzisiaj na rzepak sobie, ludzie. I tym. Miki, tą słomę, co tu pozbierasz, to ona akurat będzie do domu, bo tam z tamtego pola dalej zawieziemy do sąsiada, a już ogółem sprzedałem jakoś chyba 24 baloty za chyba 12 ileś tysięcy i ten z tamtego pola. No i pieniążki wpadły oczywiście. Jeszcze niedługo świnie będziemy sprzedawać, będzie chyba przyczepę trzeba kupić albo wynająć, bo teraz będziemy trochę więcej mieli do sprzedania. No. No tak, Wjeżdżamy. troszeczkę. I wjeżdżamy tecakiem w rzepak. Magiczny skrót do rzepaku się pojawił. Górnie. Ostatnio na tym polu to kukurydza była, kurde. A tu no, ten trzeci sezon, jaki my już tu jedziemy. Ładnie, ładnie. No. Ty przyczepę mi jeszcze podstaw, ok? Tam dojczę. Dobra. No. Dojdzie jak zwykle w transporcie, całe żniwa w Ty, transporcie. ale krótkie są te widły od tej. Jo, ale to powinno dać radę. Jestem ciekaw, czy tur tylko sięgnie na strych, bo ten krótki nie sięgał, ale wziąłem długiego, zobaczymy. Zobaczymy, co to dają ludzie. No, ale wam powiem, to jest komfort pracy, nie to co w bizonie, ale raczej jeszcze parę sezonów będziemy się musieli pomęczyć tym bizonem. Parę, może jeden, może dwa, zobaczymy. Aczkolwiek fajny ten New Holland, następca Bizona. W końcu. No. Co by tu jeszcze powiedzieć? Odcinki nagrywane są na zapas, także jakbyśmy coś mówili, coś co nam się pomyliło, albo coś to z góry przepraszamy. A ten odcinek to dopiero wy dostaniecie chyba w czwartek. Więc na czwarteczek, no w czwartek będzie, bo ten jest na wtorek, co wczoraj nagrywaliśmy. No, więc ten jęczmień tam wykosiliśmy ogółem, jak przyjechał do nas Tecek, to pierwsze co poszedł jęczmień, wykosiliśmy jęczmień, potem rzepak, trochę po. Jakoś tak dziwnie mam ping, wiesz? Nie wiem czemu. Może coś od tego internetu, jak ten Discord ci coś nie chciał złapać, może ten koniec miesiąca zaraz, nie? No tak, ale patrzyłem na ten na speedteście, to mam uploadu mam 20, a downloadu mam 5. 20? Wow. No ja mam dużo wysyłania. Nie, jak te odcinki będziesz, co ci przyniosę. O.
Ej, ale ten. Ogółem dużo ludzi zauważyłem, że ma problemy tak z Jupiterów, to że mają po 40 FPS-ów w kabinie, jak koszą coś. I ja nie wiem, ja mam to samo niestety, ludzie, i kurde. Nie wiem czemu, wiem, Ty, że. a ja tak nie mam. Ja jak sobie kosiłem, to normalnie było. No ale Mister Adam tak ma na przykład 15. Ten Mafia Solec, Brączek, a tam inni to tam nie wiem. Nie słyszałem, żeby kto inny. No ej, ale kurde, sypie. Irek, ale sypie, ci mówię. Ty dojedziesz tam, bo ja ci postawiłem na przyczu, nie? Jo, ja wrócę, ale tak sypie, nie? A Bizony to bym nie wrócił, bo Bizony to bym naprawdę pełny zbiornik. Jakby No taki to header dobrze, że był pod sypie. Bizonem. No, na szczęście sąsiad nam pożyczył przyczepę, bo coś mu się kombajn zepsuł, to on działa sobie przy kombajnie, a przyczepę nam pożyczył i możemy sobie balotki podwozić wam. Więc gitara. Gitara, na. Jeszcze coś ona na serwisie była, coś tam, coś mi nie zepsuł, żeby nie było. Ta, on chyba hamulce robi, wiesz, tej przyczepie. Może, bokiem idzie Bo mówisz? jak tam załadował 8 ton, to człowieku. Jo, na takie małe kółka. No, nie dość, że się koła gięły, to jeszcze hamulce pękały. Normalnie. No, Bębny to już był wyrobiony po pierwszym hamowaniu. kukurydza, jak widzicie, kurde, wysoka wyrosła w tym sezonie, aż malnie wapna tutaj było i uwornika da, kurde, idzie jak burza. Normalnie. No. Tu już koło domu mamy powapnowane pola, tam tylko tą dwójeczkę, co na ostatnim odcinku było prasowane. Musimy ją wywapnować, a tak to już będzie jak końcówki. No, tak, to nie za końcówka. Czego końcówka? Nie pamiętam, co mówiłem. No to będzie końcówka wapnowania i tam wiesz. A, no jeszcze jedno pole. W sumie na połowie jesteśmy. To niezłe tam wjazdy na pokój są robione. Nie, bo jutro dzień babci, a jak ludzie to będą oglądać, to już jest 2 dni po dniu babci. I ten, No. i kuzyni przyjechali, i babci życzenia złożyć, i mama mówi, że też mamy dzisiaj złożyć. O. Patrzcie, do 3 razy sztuka normalnie. Marzenia na pokój, taki tytuł będzie. Aż 300 wyprzyszło na konto. Skąd? A przez przypadek dodałem. O. Bo wtedy to ten zwrót VAT-u i w ogóle. Dobra, ludzie, zaraz się widzimy, bo tu taka sytuacja. Ja se tu stanę ładnie kulturalnie na środku ulicy. Wysypię se rzepak i zaraz jesteśmy. Tak, o. Dobra, jesteśmy już po małym cięciu. I ten Mikołaj tam już przyjechał z partią balotów. A ile tam balotów właśnie na polu zostało jeszcze? Już nic, Aha, wszystko przywiozłem. o dobra. No, Miki tam już ładnie. Czekaj, 6, 12, 18 lat to chyba tam było jakoś No, tak. Miki na strych pakuje. Ej, ogółem to jeszcze możesz pościelić świnią ten, żebyś się musiał mniej męczyć. Ale i tak tu zostały na dole te baloty, nie? Co No te wiem, stare no trzeba ale ten. wyścielić. Ale ten. I tak, żebyś mniej mał do kładzenia ogólnie. Bo 200 aby litrów mi zostało słomy. Nie świruj tam, bo. Ja już teraz się nauczyłem ładować, to człowieku wie jak idzie. No, Miki ogólnie wkurzony jest, bo przed chwilą ten. Ja wróciłem, waliło mu 16 tysięcy pingu, ale już ogarnęliśmy. Tak, to wszystko przez niego. On jest z tego winowajcą. On jest winowajcą tego całego zamieszania. T-Mobile coś pierdoliło. Ogółem jeszcze kolega ma ten sam pakiet wzięty co ja w klasie, i też mu się tak pierdoli. On nie narzeka. Nie, narzekał, bo mu w ogóle dzisiaj nie pokazywało ten, tak jakby sieci na telefonie, jak chciał się połączyć. XD. Mi nieraz też wyskakuje błąd sieci w plusie, nie? Ale to tak jest przez minutę, a później jest dobrze. Możliwe, kurde, poduszka mi się przestawiła we fotelu i teraz muszę. O, klasa teraz. Ogółem, tecek fajny, taką opinię wystawię na koniec testu, bo jutro mają go przyjechać zabrać. Jeszcze na usługę by się skoczyło, ale ten, mają go jutro przyjechać zabrać, to taką. Ogólnie żapak jady, dlatego tak późno mucony. Ten fajny, trochę drogi, warty swojej ceny, myślę. Nie testowałem więcej kombajnów takich nowych, więc nie wiem.
jedynym kombajnem, jakim jeszcze jeździłem, to był Rosselmarsch. Więc nie wiem, Rosselmarsch większy, a taka podobna cena, troszeczkę większa, aby. Ale ogółem to Prestige jest, złoty taki fajny ten kombajn jest, Klimatronik, tutaj elektroniki, chyba ten, chyba tak przeciętnie, bo za dużo przycisków nie ma. Radio O jest Boże. wyłączone, żeby ten, żeby nie było praw autorskich. Tak, żeby alternator nie cierpiał. Jo, napęd na 4 koła, to jest opcja też do wzięcia. W opcji jeszcze są szersze ogumienie, bądź bliźniaki można wziąć nawet. Ale to tam myślę, że bliźniaki to nie będą, nie będzie potrzebna rzecz. Co tu jeszcze z opcji? Z opcji można wybrać bez osłony separatora jeszcze. No, naklejkę od dealera jeszcze dadzą, jak będzie się kupowało, ale ja bym wolę bez naklejki. Najwyżej by się opalarką by zdjęło, jakby się miało już kupować. Ale na pewno jeszcze kiedyś jakiś kombajn się na testy pojawi. Zobaczymy, zobaczymy. Może na kukurydzę? Jo, może na kukurydzę się coś pojawi. Zobaczymy, bo na razie na case'a tyle pieniądzów wydaliśmy, że masakra. Ten, ale to się zaraz świnkami zamortyzuje po prostu. I my jakieś przyczepy do świn będziemy kupować, czy będziemy raczej ten? Nie wiem. Dobra. Nie denerwuj mnie. Cię nie denerwuję, tylko ładnie kulturalnie się temu. O, coś tu kosa mi tu lewa, nie do kina. No widzicie, już pierwszy. Dobra, spokojnie. Gienek tam baloty ładuje na strycha. Tak brakuje jeszcze z metr, nie no, z pół metra brakuje tak podnoszenia tego tura, żeby się gdyby do ten stryk, więc... Coś ty więcej jak metr. No, to ile garaż ma? 10 metrów? No ale jak był więcej jak metr, to by się lepiej operowało tym turem, nie? Bo był jakiś zakres chociaż. No, ale tak to jest lipa. Może jakby dłuższe widły były, to też inaczej. Oj, nie chyba. Oj, nie by chyba. musiał... Ej, pamiętasz jak były te szczysy lysy? Jo, to się przysunęło. Te jedne się do góry podnosiły, to te teraz mi się przydały te widły. Jo. Ogółem to ten, miał być tu MX zamontowany, ale niestety nie, bo ten, bo... Tak, brakło środków. Nie, bo zbugowany tur był. Kupowałeś, dzichudy znikały jak podpiłeś do ciągnika. Dobra, tu wytniemy, tak to krzyczę. No, a jakby był dłuższy, to bym wolał, żeby był dłuższy. Nie, mniejszy był, mniejszy. Bo nawet nie podnosiło ciągnika, jak się opuściło. Dobra. Ale ogółem jeszcze oszczęd był do tego tura. Dosyć ciekawy. Właśnie zapomniałem tego tura wywalić, ale zobaczę, czy nie ma takich wideo, ale te widły są tak zbugowane, że ich kupić nie idzie nawet. Bo pokazuje, że brak miejsca na sklepie. Są jakieś takie widły do balotów. Nie wiem czemu to tak. O, taki tur miał być. Ładny by był do tego. Do tego case'a. Jeszcze jakiś inny wyszedł dzisiaj. MX pobrałem też go, ale mi tak średnio się podobał. No. Dobra. Prawie cała haleczka już rzepaczku. Elegancko. Ogólnie gienek ten. Rzepak będzie sypać na strych, bo na strychu nic nie ma, więc można sypać tam. Dobra. No. No, tak mnie to za bardzo teraz nie interesuje, bo się skupiam na tych balotach. Nie ma problemu, panie kapitanie. 54 świnie, matku bosko. Jeszcze będzie trzeba wody i miki potem dla. Gnoje tam. Dobra. Kurde. Gnojówy ile jeszcze, a beczkę na gnojówę kupić. I po kukurydzicy rozbrękać, kurde. Też możecie ludzie napisać, na jakim polu mamy, na jakim polu mamy zasiać kukurydzę, czy na tym co były żniwa, co ja muciłem. Czy na tym, co ja pracowałem, czy na tym, co ja teraz mucę, kukurydza ma być. Czy może na tamtym, czy może na tym, gdzie jest teraz kukurydza. Kukurydza to kukurydzy. Bo ten, minimum jedno pole musi być w sezonie tej kukurydzy. Jak nie dwa nawet. No, ale teraz tak będziemy do minimum, bo tak już mieliśmy zazwyczaj 30 świń, a teraz tak do 50 miki myślę, że będziemy trzymać, nie? No. Dobra. Kurde. Ale ten idzie on mi. Sypie. Kurde. I miał zbiornik i trochę, może za dwa. Pełne bym teraz miał. Jak teraz tak idzie. Jak tam jednej widać tych balotów jeszcze zostało. Z tamtej przyczepy już 4 włożyłem. O kurde. A no widzę. Ale ładnie to gospodarstwo wygląda tak z daleka. Kukurydzę, kurde. Fajna ta brama wjazdowa, tylko trochę za szeroka.
Jeszcze 8 balotów mi zostało i te stare zobaczymy, może się też włoży. No, no, no. A jak się nie zdenerwuję przy ostatnim, to włożę. Tu wytnę takiego trójkąta trochę. Aby tutaj lepiej się wjeżdżało. Byłem, rozetnę to pole jeszcze na raz, bo ja tam lubię mieć dobrze porozcinane pole. No nie. Albo nie będę Tak rozcinał? nie wolno robić, tak nie wolno robić. Nie, nie, nie. Nie? Dobra. Nie. Byłem, ej, nie przypomniałem dzisiaj, żeby łapkę w górę zostawić i pewnie będzie chujnie. Dobra, to łapka w górę, jak ktoś w ogóle jeszcze ogląda ten O odcinek. Boże. No. A już teraz nikt nie ogląda. Teraz to już nikt pewnie. Możesz przyjść zobaczyć, jak się te baloty układa. Dobra, to przyjdę i będziemy kończyć może. A myślę tylko, że czekaj, no. Jak ładny, taki ładny karnel. Dobra, przelecimy przez kukurydzę tego. Ładnie, kulturalnie bramę zamkniemy, żeby tu nikt nie się nie... O matku włosku! Patrzcie, Gdzie ja widzicie? ładnie Ślady w stawiłem? powietrzu. Dobra, idę tam na stryk jeszcze poukładać, ale tu gorąco. Tam weź mi sprzęt i teraz pod ten, spod tych drzwi. No zaraz, bo tu już pierwszego No dnia. nie będę miał miejsca jak wsadzić. Dobra, git. Ja tu poprzepycham trochę. Dzisiaj Boże, nawet... te baloty to się już robią kwadratowe, nie? Jak one tam wejdą do góry. Bez przesady to nie sipa, że się robią kwadratowe po przewiezieniu. Zesipmy to jeszcze. Ogółem, albo nie, to ja na początku następnego odcinka Miki mi musisz przypomnieć. O czym? O tym. O statywie, że sprzedaję. Aha. Że muszę powiedzieć, żeby może ktoś chętny będzie. Z autografem od 2 dychy więcej kosztuje jak coś. Dobra. No, Weź do tego balota. Nie mogę, bo na widłach jest. Kurz. Teraz możesz. Kurwa, nie oh. zdążyłem. Dobra, ciul. Ale ten. Ale głupi ciul. Ogółem dużo słomy nie ma, więc można tak na płasko wszystkie kłaść. Więc no. Case się sprawuje, jak widzicie, już hard testowanie tura na razie jest. I pumpy. Dobra, ludzie, będziemy kończyć. A już prawie godzinę ma. No, pamiętajcie o łapkowaniu, subowaniu i w komentarzu możecie napisać hashtag case, jak ktoś dotrwał do tego momentu oczywiście. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.